Siemano wariaty z tej strony, Barto, Velocze, Bryloczek, czy jak tam. Wiem, że czekaliście na Michon, ale obiecaliśmy wam nowych prezenterów, więc oto jestem. Poza tym i tak tu siedzę zamknięty cały dzień, więc wszystko mi jedno. Dziś mamy 9 maja, a Japończycy obchodzą Dzień Son Goku, czyli taki japoński Jezus, tylko bardziej przetyrany. Dziwmieniny obchodzą Beat, Gerontiusz, Otokar, Pachomiusz, Przebor oraz patron wszystkich, dlaczego mnie to spotyka, czyli Hiob. A Rumunii obchodzą Dzień Niepodległości. Jest to jedyny dzień, kiedy śpiewają swoją patriotyczną przyśpiewkę. Choćbyś się umył, psikał perfumem, jesteś Rumunem, jesteś Rumunem. Przejdźmy do wydarzeń z Polski. W roku 1889 hrabia Władysław Zamojski nabył dobra zakopiańskie w celu ratowania lasów tatrzańskich. Niedawno wpadł do lasu nowy hrabia i cały misterny plan poszedł w pizdu. W roku 1965 otwarto Muzeum Uzbrojenia w Poznaniu. Jak wiadomo, w Poznaniu broń nie jest potrzebna. Tam załatwia się sprawy gołymi rękami. Rok później Telewizja Polska wyemitowała pilotażowy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies, czyli takie Call of Duty dla pokolenia naszych rodziców. W 1985 roku do służby w polskich liniach lotniczych LOT weszło 14 samolotów Tu-154. Świetny zakup. Biorąc pod uwagę, że na świecie doszło do 67 katastrof tych Tupolewów, doliczając ekranizację jednej z nich, to nawet 68. Jak już jesteśmy przy locie, to w roku 1987 aż 183 osoby zginęły w katastrofie samolotu w Lesie Kabackim, do którego doszło podczas próby awaryjnego lądowania. Co za ludzie! Przecież wiadomo, że jak lądowanie na Kabatach, to tylko na Tesco. Czas na wydarzenia z zagranicy. W roku 1280 Erik II Wróg Księży został królem Norwegii. My też mieliśmy swojego wroga księży, ale został jedynie królem wody. Na zdrowie! W 1834 roku przyjęto herb Kolumbii, a jakiś czas później przyjęto hymn Kolumbii. W 1898 miała miejsce premiera horroru Piątek 13. Klasyka slasherów, dodatkowe propsy za zabicie Kevina Bacona. W 2004 prezydent Czeczenii Ahmad Kadyrow i 5 innych osób zginęło w zamachu bombowym podczas parady z okazji Dnia Zwycięstwa. Czyli Ahmad Kadyrow, ty nie jesteś zwycięzcą. Przejdźmy teraz do szczęśliwie urodzonych. W 1661 roku urodził się Jahadar Shah, władca Imperium Mongołów w Indiach. Pewnie jakiś prawujas Bila. W 1965 Małgorzata Chodakowska, polska rzeźbiarka, mogłaby poprawić rzeźbę u innej Chodakowskiej. W 1969 Hugo Maradona, argentyński piłkarz, trener, czyli młodszy i gorszy brat Diego Maradony. W 1970 Ghostface Killah, amerykański raper, dowód na to, że hardkorowi raperzy odchodzą do lamusa. Na koniec sprawdźmy, kto leży 6 stóp pod ziemią. W roku 1850 odszedł francuski chemik Joseph Gay Lussac. Gay! W 2012 roku koifnął polski metalurg Józef Gęga, czyli Józef już nie Gęga. W 2015 roku zmarł belgijski ekonomista Aleksandr Lamfalusy. Nazwisko podchodzi od lamusa i falusa. Lamusa i falusa? Czyli żadna strata dla tego świata. To byłoby na tyle. Oglądajcie kolejne odcinki, co się stało. Niebawem widzimy się znowu, a tak naprawdę to jestem z wami cały czas, bo ktoś to musi nagrywać. A już jutro Salony Mongo opowie wam o UFO w Polsce oraz pojedynek głupiego z głupszym. Elo!